Jesteśmy w kościele, do którego przed laty, przed wiekami przybywali najznakomitsi ludzie. To król August II Mocny, to książę Józef Poniatowski. Jest bardzo prawdopodobne, że w tym kościele też modlił się święty Kazimierz Królewicz, który przebywał przecież 2 lata w Radomiu. Miejsce niezwykłe, które odwiedzając, wchodząc do niego, czuje się, że przez wieki jest wymodlone. Znajdujemy się w Radomiu przy klasztorze ojców Bernardynów, w miejscu niezwykłym nie tylko dla historii tego miasta i dla historii kościoła, ale jak pokazuje historia tego miejsca, również ważne miejsce dla historii całej naszej ojczyzny i kościoła w Polsce. 2022 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podjął decyzję, aby cały zespół klasztorny ojców Bernardynów w Radomiu wpisać na prestiżową listę pomników historii. Pomniki historii to są najcenniejsze zabytki nieruchome znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej, które ze względu na swoją architekturę i historię mają bardzo ważny udział w budowaniu cywilizacji, historii, kultury naszej Rzeczpospolitej. I myślę, że poznając historię tego miejsca, odkryjemy, dlaczego ten klasztor, ten kościół stał się pomnikiem historii, czyli włączony do grona około 120 najcenniejszych zabytków dla Rzeczpospolitej. Początki tego miejsca to rok 1467, kiedy Kazimierz Jagiellończyk zgadza się na fundację kolejnego klasztoru bernardyńskiego w Rzeczpospolitej, lokując go w królewskim Radomiu. W 1468 pierwsi Bernardyni przyjeżdżają do Radomia i zaczynają budowę kościoła, a potem budowę klasztoru. Warto tutaj zwrócić uwagę, że radomski konwent wpisuje się w zasady budowlane, jakie mieli ojcowie Bernardyni, czyli obserwanci, a więc budowania się poza murami miasta, ówczesnego Radomia, po to, żeby być wśród najbiedniejszych, po to, żeby swoją misją, zgodnie z charyzmatem świętego Franciszka, służyć swoją pomocą duszpasterską, charytatywną, tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebowali. Dlatego miejsce, które jest wskazane dla nowej fundacji, to jest teren przedmieścia lubelskiego w pobliżu murów miejskich i tutaj powstaje ten bernardyński konwent. Kiedy pan prezydent wpisywał ten zespół na listę pomników historii, w rozporządzeniu wskazał, że jest to jeden z nielicznych zachowanych na terenie dzisiejszej Polski obiektów późno-średniowiecznych bernardyńskich. Nieprzebudowany znacząco, zachowujący swoją oryginalną substancję. I rzeczywiście, jak popatrzymy na całe to założenie, zobaczymy ten zamysł twórców z czasów późnego średniowiecza, kiedy powstaje nam oczywiście kościół wraz z przylegającym do niego trzyskrzydłowym klasztorem oraz zachowany jeden z nielicznych na terenie Europy budynków gospodarczych, tutaj nazywanych piekarnikiem, który przylega do skrzydła południowego klasztoru. Obiekt w swojej architekturze dość prosty i surowy, bo takie były zasady budowlane u franciszkanów, zwłaszcza u bernardynów. Miały być to obiekty odpowiadające charyzmatowi i założeniom świętego Franciszka, który zakładając zakon żebraczy chciał, aby obiekty, które powstawały, nie były imponujące materialnie, ale może by były imponujące dziełami i modlitwą, które tutaj od setek lat się dzieją. Warto zwrócić uwagę, że na przestrzeni dziejów to miejsce wpisuje się bardzo mocno w historię Radomia i okolicznych ziem. To nie jest tylko piękny i cenny zabytek, ale coś ważniejszego, czyli całe dziedzictwo niematerialne, czyli modlitwa, która od setek lat jest w tym kościele, która nieprzerwanie od końca XV wieku jest sprawowana tutaj liturgia, cała opieka duszpasterska, działalność patriotyczna, które sprawiają, że nie można opowiedzieć historii Radomia, pomijając to miejsce i pomijając historię działalności zakonu obserwantów w Radomiu.
Chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów odnoszących się do samej architektury. Jak wspomniałem, mamy wyjątkowy, zachowany budynek gospodarczy. Ale w samym kościele, kościół pierwotnie zbudowany jako jednonawowy, do którego dobudowano pod koniec XVI wieku kaplicę świętej Anny, stworzono przy kościele Bractwo Świętej Anny, które miało nie tylko charakter religijnego stowarzyszenia, ale też chciano bardzo mocno przez to bractwo propagować wiedzę religijną wśród Radomian, też oczywiście kult świętej Anny jako ważnej świętej w historii Kościoła. To bractwo, jak pokaże nam XIX wiek i całą działalność patriotyczną Bernardynów, było mocno zaangażowane w tę działalność, skoro władze carskie podejmują decyzję o likwidacji tego bractwa wraz z likwidacją klasztoru. Wreszcie jest to miejsce, w którym po setkach lat zachowały się pamiątki, wyposażenie ruchome, jak chociażby rzeźby w dzisiejszym prezbiterium, które nam pokazują pewną ciągłość historii tego miejsca, ale też wyjątkowe dzieła sztuki, które pomimo wojen, zaborów udało się tutaj zachować. Zwrócimy też uwagę na przede wszystkim XIX wiek i ważną działalność patriotyczną klasztoru Bernardynów, ojców Bernardynów i przede wszystkim zaangażowanie ich w pomoc tym, którzy chcieli wolnej, niepodległej ojczyzny. Tu jest kilka miejsc przy tym kościele i w samym kościele, które o tych wydarzeniach nam opowiadają. Przede wszystkim takim ważnym miejscem jest figura Niepokalanej, która znajduje się w pobliżu kościoła, która została odsłonięta, uroczyście poświęcona w 1858 roku, czyli 4 lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu. Radomianie powtarzają, że jest to druga figura niepokalanej dziewicy po tej odsłoniętej na Placu Hiszpańskim w Rzymie, która została właśnie przekazana wiernym po ogłoszeniu tego dogmatu. Przy tej figurze już w latach, pod koniec lat 50. XIX wieku i na początku lat 60. gromadzili się Radomianie na modlitwie w intencji ojczyzny. Tutaj organizowano w pobliżu kościoła manifestacje patriotyczne. Drugim takim ważnym miejscem, który jest w pobliżu tej figury, to jest dzisiaj Kamienny Krzyż z końca XIX wieku, który upamiętnia inne ważne wydarzenie z 1861 roku, kiedy Radomianie, solidaryzując się z mieszkańcami Warszawy, brutalnie potraktowanymi po manifestacjach w stolicy, budują tutaj, tworzą pewien kopiec. Na tym kopcu jest usytuowany drewniany krzyż. Chcą w ten sposób pokazać, że łączą się z tymi, którzy cierpią za ojczyznę. Władze carskie oczywiście nakazują zniszczenie tego kopca, zabierają krzyż, ale Radomianie to miejsce chcieli upamiętnić i dzisiaj w tym miejscu, na dawnym cmentarzu bernardyńskim, znajduje się kamienny krzyż upamiętniający to miejsce. Drugim miejscem pokazującym działalność patriotyczną Bernardynów, miejscem, do którego osoby świeckie na co dzień nie mają dostępu, to jest refektarz bernardyński. To jest miejsce, w którym zakonnicy zapraszali powstańców, tych, którzy przygotowywali powstanie, aby tam mogli się spotykać, aby tam mogli w bezpieczny sposób przygotowywać najważniejsze działania patriotyczne na tym terenie. Kolejnym ważnym miejscem w świątyni to jest ona sama, do której przybywali Radomianie z emblematami religijnymi, ukazującymi tęsknotę za wolną ojczyzną. To tutaj w tym miejscu śpiewano polskie pieśni, bardzo często te, które były zakazane w tamtym czasie. To tutaj ludzie prawdziwie czuli się wolni i dlatego z Radomia i okolic w tych latach 60. XIX wieku, jeszcze przed wybuchem powstania, tak licznie tu gromadzili się. W kościele bernardyńskim w bocznej nawie znajduje się sarkofag, w którym złożone są prochy pułkownika Dionizego Czachowskiego, bohatera powstania styczniowego, który
po swojej śmierci został pochowany na cmentarzu w Bukównie, a w 1938 roku przed kościołem bernardyńskim od strony ulicy Żeromskiego został wystawiony okazałe mauzoleum. Tam złożono prochy. Niestety w czasie II wojny światowej Niemcy nakazali zniszczenie tego mauzoleum. Prochy szczęśliwie uratowano, zostały schowane, ukryte przez ojców Bernardynów w podziemiach kościoła. Po wojnie te prochy zostały złożone do tego sarkofagu i są do dnia dzisiejszego. Te wszystkie wydarzenia, w których ojcowie Bernardyni tak licznie uczestniczyli w latach 60. XIX wieku, za to wszystko zapłacili cenę największą, bo już na początku powstania dwóch zakonników było aresztowanych, potem niektórzy z nich zostali wywiezieni na Sybir. Po zakończeniu powstania na mocy ukazu carskiego w 1864 roku klasztor skasowano, zakonników, tych, którzy pozostali, przeniesiono do klasztoru etatowego Wielkiej Woli Paradyżu, a kościołem zaczęli opiekować się księża diecezjalni, natomiast sam budynek klasztoru przejęły władze carskie. To był dramatyczny moment w historii tego miejsca, dlatego że nie tylko, że zakonnicy nie mogli pełnić swojej funkcji, ale też całe dziedzictwo związane z biblioteką, z archiwum zostało rozproszone i wywiezione. Duża część zasobu bibliotecznego została przewieziona do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu i tam znajdują się niektóre ocalałe, przepiękne inkunabuły, starodruki, ale też odnaleziony w Bibliotece Sandomierskiej przepiękny rękopis Bogu Rodzicy, który został właśnie wywieziony z radomskiego klasztoru. Gdy mówimy też o historii tego miejsca, mówimy o całym zasięgu duszpasterskim Bernardynów, którzy wykraczali poza swój kościół i poza swój klasztor. Patrzymy na czasy jeszcze przedrozbiorowe. Znajdziemy tutaj zapisy mówiące o tym, że zakonnicy byli kapelanami w więzieniu, głosili Słowo Boże nie tylko w związku z wydarzeniami religijnymi, ale bardzo często byli proszeni chociażby na rozpoczęcie obrad Trybunału Skarbowo-Koronnego, który miał tutaj swoją siedzibę w XVIII wieku. Wiemy o tym, że w tym kościele modlił się August II Mocny i tu dwa dni przebywał w tym klasztorze, zaraz po sejmie koronacyjnym, kiedy jechał z Krakowa do Warszawy. Wiemy z opisów, że tu w tym kościele modlił się po wyzwoleniu z zaboru austriackiego książę Józef Poniatowski w czasach księstwa warszawskiego w 1809. Tu razem z żołnierzami, z radomianami zanosił modlitwy do Boga. Takich wydarzeń i takich sytuacji można by było wymieniać bardzo wiele, tym bardziej, że Radom jako miasto, które wiele razy gościło sejmy, na pewno i też tenże klasztor i ten kościół zapraszał możnych ówczesnych Rzeczpospolitej, żeby w tym miejscu się modlili i to miejsce odwiedzali. Działalność ojców Bernardynów po Kasacie nie była możliwa, ale radomianie o Bernardynach nie zapomnieli. Kiedy w 1918 roku na nowo rodzi się Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, radomianie piszą petycję do władz diecezjalnych w Sandomierzu, prosząc, by ksiądz biskup razem z kurią sandomierską postarali się o powrót zakonu do Radomia. Nie wyobrażali sobie, żeby w Radomiu nie było tej wspólnoty, która tak mocno oddziaływała duszpastersko, duchowo i patriotycznie na społeczność tego miasta i tej ziemi. I dlatego w 1936 roku ojcowie Bernardyni wracają do Radomia, zaczynają na nowo tę troskę o wiernych, ale też troskę o to miejsce, aby to ważne dziedzictwo architektury, ważne dziedzictwo historyczne nie zostało zniszczone. Po tych kilku latach, gdy wybucha II wojna światowa, znowu moment trudny dla samego zakonu. Dwóch zakonników, jak wskazują nam źródła archiwalne, było aresztowanych przez niemiecką policję za pomoc jednemu z, jak podała policja, ze zbiegów uciekinierów francuskich. Część budynków gospodarczych była zarekwirowana przez Niemców, ale też, jak pokazują kroniki zakonne,
To miejsce w czasie wojny, w czasie trudnym też znowu cieszyło się wielką popularnością. Tu bardzo dużo ludzi każdego dnia przychodziło się modlić, tutaj każdego dnia wiele osób korzystało z sakramentu pokuty. I tak jest do dnia dzisiejszego, że radomianie wiedzą, że ten kościół jest zawsze otwarty, że tu mogą zawsze się pomodlić, tu mogą zawsze skorzystać też z sakramentu pokuty. I to nie jest tylko teraźniejszość, ale to jest wypracowana działalność tego zakonu na przestrzeni dziejów. Pojawiają nam się kolejne wydarzenia, które są związane z historią tego miejsca. Wydawać by się mogło wtedy trudne, ale dzisiaj pokazują o pewnej niezłomności i właściwej postawie w każdym etapie istnienia tego klasztoru. Mamy trudny rok 1959, kiedy w kościele wybucha pożar. Jest bardzo mocno zniszczona więźba dachowa kościoła. Kościół jest spalony, uszkodzone są malowidła, polichromie, które są w kościele. Ojcowie Bernardyni zwracają się po pożarze o pomoc do władz PRL-u. Zwracają się o pomoc, o dotacje na prace konserwatorskie przy przecież bardzo cennym zabytku. Opinia Wydziału do Spraw Wyznań dla Funduszu Kościelnego jest jednoznaczna. Bernardyni w Radomiu na pomoc państwa nie zasługują, bo są wrogo ustosunkowani do władzy ludowej. Wtedy pomocy nie dostali, ale myślę, że to jest piękne świadectwo tych, którzy z Kościołem walczyli, że w tym czasie Bernardyni w Radomiu zachowywali się tak, jak trzeba. Nasi współbracia czynnie uczestniczyli w różnego rodzaju ruchach wolnościowo-wyzwoleńczych, patriotycznych, choćby udział w strajkach radomskich jako kapelani. Przy naszym klasztorze jest figura niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przy tej figurze gromadzili się ludzie, modląc się o dar wolności. Pragniemy urządzić salę multimedialną przy naszym klasztorze, gdzie poszukujemy również ludzi dobrej woli o pomoc w tym dziele, gdzie moglibyśmy wyeksponować różnego rodzaju eksponaty, które w tej chwili może są mniej dostępne, mniej widoczne dla zwiedzających. Kiedy wejdziemy do kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, czyli do kościoła ojców Bernardynów w Radomiu, możemy zobaczyć kilka obiektów ruchomych, kilka zabytków, które zwracają naszą szczególną uwagę. Przede wszystkim w prezbiterium znajdziemy przepiękną grupę ukrzyżowania. To są rzeźby z początku XVI wieku. Niektórzy mówią, że ze szkoły Vita Stwosza. Rzeźby ukazujące nam Pana Jezusa na krzyżu, świętego Jana i Matkę Bożą. One pierwotnie były w wielkim ołtarzu, który dzisiaj nie istnieje. Dzisiaj są usytuowane w prezbiterium, dawnym chórze zakonnym. Obok prezbiterium zobaczymy przepiękną kaplicę, w której zachowane są stalle gotyckie z około 1500 roku. Najstarsze meblarstwo w Radomiu, zachowane meble, pierwotnie służyły zakonnikom w godzinach ich modlitw, były umieszczone w chórze zakonnej, teraz są w kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Przepiękne stalle, które też są świadectwem tych wielu setek lat modlitw zakonników, którzy modlili się razem we wspólnocie psalmami, zanosząc modlitwy do Boga w intencjach swoich, ale też mieszkańców Radomia i tych ziem. Kolejnym pięknym miejscem właśnie w tej kaplicy i zabytkiem, który dzisiaj też cieszy oczy zwiedzających, to jest cała dekoracja ścienna polichromie autorstwa profesora Adolfa Stalony Dobrzańskiego, wykonane w latach 1938-42.
z bardzo ciekawym, całym programem ideowym ukazującym wizerunki Matki Bożej z różnych ważnych sanktuariów i tutaj dzisiejszej diecezji radomskiej i całej Rzeczpospolitej, jeszcze tej przedwojennej, ukazująca rzeczywiście te miejsca, które były ważne w historii Kościoła, ważne w historii kultu Matki Bożej na terenie Rzeczpospolitej. To miejsce warto zobaczyć całą dorobek artystyczny też tego, który przecież był uczniem samego Józefa Mehoffera. W kościele też, w kaplicy adoracji, zobaczymy obraz, który najczęściej kojarzy nam się z takim miejscem jak klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Obraz znany na całym świecie, czyli obraz Jezusa Miłosiernego, obraz namalowany przez Adolfa Hyłę, którego znamy właśnie z tego wizerunku łagiewnickiego. Ale mało kto wie, że w Radomiu, w kaplicy adoracji, znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, tego samego autorstwa, tego samego malarza, przygotowany dla radomskiego kościoła w 1953 roku. Dlatego możemy tak powiedzieć, że mamy tu cząstkę Łagiewnik również w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Radomiu. Zwracamy też uwagę na pewne detale architektury. To są oczywiście sklepienia w prezbiterium, nawie, ciekawe wsporniki w formie takich główek aniołków. Mamy zachowane oczywiście portale gotyckie, które są świadectwem właśnie wielowiekowej historii tego obiektu, tego kościoła. Zobaczymy też przepiękną kaplicę świętej Anny, dzisiejszą kaplicę adoracji, która nam podpowiada o tym najbardziej znanym przy kościele działającym bractwie świętej Anny, skasowanym po powstaniu styczniowym. Ale patrzymy na dzisiejszą teraźniejszość, patrzymy czemu i komu ten kościół służy. I myślę, że spośród grup, stowarzyszeń, bractw, które tutaj są, szczególną uwagę zwraca wspólnota, która właściwie w przestrzeni duszpasterskiej Radomia, diecezji, myślę, że Polski bardzo rzadko występuje albo prawie nie ma wcale, to jest Bractwo Żywej Drogi Krzyżowej. Przypominam, że Kościół Bernardynów i Klasztor Bernardynów nigdy w Radomiu nie prowadził parafii, a więc te rzesze osób, które codziennie się tu modlą, to są osoby, które przychodzą, przyjeżdżają z różnych parafii Radomia i okolic i to miejsce jest dla nich ważne i niezwykłe. Tu czują się dobrze, ale przede wszystkim tutaj rozwijają swoją duchowość. Myślę, że w odniesieniu do osoby świętego Franciszka jako stygmatyka męki pańskiej, do tego wszystkiego, co związane jest chociażby z objawieniami siostry Faustyny, gdzie Pan Jezus jasno mówi o tym, żeby każdego dnia rozważać Jego mękę, że to bractwo jest szczególnie ważne dla wszystkich ludzi wierzących, żeby wracać do tej największej tajemnicy naszej wiary, bez której nie byłoby zbawienia człowieka. Dlatego rzeczywiście to bractwo wyróżnia się na tej mapie duszpasterskiej, możemy powiedzieć, Radomia. Zadaniem tego bractwa jest modlitwa drogi krzyżowej. Każdy uczestnik bractwa ma obowiązek odmówić codziennie jedną stację drogi krzyżowej. Do tego bractwa należy około 600 członków. Patrząc na teraźniejszość, na działalność ojców Bernardynów, możemy powiedzieć, że to miejsce jest takim sanktuarium Bożego Miłosierdzia, miejscem, w którym to Boże Miłosierdzie ludzie doświadczają w praktyce.
w 1968 roku, kiedy Bernardyni wraz ze społecznością miasta przeżywali jubileusz 500-lecia przybycia do Radomia, owocem tych jubileuszowych obchodów była decyzja o stworzeniu tutaj, przy tym kościele, inicjatywy dotyczącej całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Czyli nie tylko msze święte, nie tylko nabożeństwa, ale kościół od 1968 roku, otwarty przez cały dzień, wystawiony Najświętszy Sakrament i ta świadomość, która jest już u kolejnych pokoleń mieszkańców Radomia, że do tego kościoła można od samego rana do późnego wieczora przyjść, można się pomodlić. Po tych ponad 50 latach od tego wydarzenia widzimy, że nie ma dnia, w którym by nie było co najmniej kilku, kilkunastu osób modlących się w różnych godzinach przed Najświętszym Sakramentem. To był wspaniała inicjatywa, wspaniały pomysł, który cały czas żyje, który przynosi duchowe, wspaniałe owoce dla tych, którzy się tu modlą, dla też mieszkańców Radomia. I drugim takim, obok, można powiedzieć, owocem działalności ojców Bernardynów tutaj jest stały konfesjonał, czyli codzienna posługa w konfesjonale poza mszami świętymi. Mieszkańcy Radomia mają świadomość, że przychodząc tu w ciągu dnia mogą skorzystać ze spowiedzi i że zawsze jakiś Bernardyn będzie czuwał. Mogą też o spowiedź poprosić. W związku z tym to jest kolejny owoc pomagający w doświadczeniu miłosierdzia tego, zwłaszcza w wymiarze duchowym. Dołączymy do tego oczywiście ten obraz Jezusa Miłosiernego, który w kaplicy adoracji jest usytuowany nad monstrancją, nad Najświętszym Sakramentem. To nam razem pokazuje całą teologię miłosierdzia, która spełnia się tutaj w tym kościele. Ale obok tego kościoła jest przecież od ponad 20 lat też kuchnia dla ubogich świętego Antoniego. Inicjatorem jej powstania był biskup Jan Chrapek, drugi biskup radomski. I w 2000 roku powstaje kolejne dzieło miłosierdzia dla ludzi najuboższych, ludzi, którzy potrzebowali tego materialnego wsparcia. I to razem tworzy rzeczywiście niezwykłe miejsce i wypełnienie charyzmatu świętego Franciszka, który chciał właśnie być dla tych, którzy i duchowo, i materialnie byli pozostawieni sami sobie, którzy potrzebowali tego wsparcia, tego miłosierdzia. I tak jak w 1468 roku Bernardyni są w Radomiu i budują swój klasztor na obrzeżach miasta, poza murami miasta, wśród najbiedniejszych, tak będąc teraz w ścisłym centrum miasta, o tych najbiedniejszych nie zapominają i te dzieła na chwałę Boga dalej czynią.